Kończymy sezon i to jest podziękowanie i szacunek, który chcemy okazać jak każdego roku wszystkim ludziom, którzy się przyczynili do tego, co Skra osiągnęła. Każdy jakoś cegiełkę wniósł do tego sukcesu, który odnieśliśmy, no, zaczynając od zawodników, bo to oni na boisku grali i przyczynili się do tego, że zdobyliśmy Wicemistrzostwa Polski i oczywiście ze sztabem szkoleniowym, ale nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie sponsorzy, nie przyjaciele klubu i grupa ludzi, która jest blisko mnie i pracuje w klubie. Często poza kulisami, poza kamerami, wykonując bardzo ciężką pracę i starając się pomóc, by jak najlepiej przygotować i widowiska sportowe, ale jednocześnie by na swój sposób ułatwić życie siatkarzy. To nie jest grzecznościowe ani kurtuazyjne. Oceniam ten sezon i ten srebrny medal jako sukces PGS Skry Bełchatów. Graliśmy na wszystkich frontach, mieliśmy swoje określone problemy w trakcie tego sezonu. Wyszliśmy z tego obronną ręką, byliśmy w finale Pucharu Polski, odpadliśmy w Lidze Mistrzów z zespołem, który pokazuje, że jest jednym z dwóch dzisiaj prawdopodobnie najlepszych zespołów na świecie, a potrafiliśmy im się przeciwstawić. No i tak jak mówisz, zdobyliśmy srebrny medal Mistrzostw Polski. Można go nazwać ten medal niejako progresem, bo przecież w zeszłym roku byliśmy na trzecim miejscu. Mało tego, 3 lata czekaliśmy na to, by zagrać w finale Mistrzostw Polski. Oczywiście zawsze się chce więcej. Pragnęliśmy tego złota. Niewiele nam zabrakło i w pierwszej chwili na pewno było przykro, ale dziś z perspektywy tego wszystkiego, co się wydarzyło, cieszymy się z tego srebra. To srebro daje nam dużą pokazuje bardzo dużą stabilizację klubu, daje nam przepustkę do kolejnej edycji Ligi Mistrzów i klubowych mistrzostw świata, więc ten sezon należy tylko i wyłącznie oceniać pozytywnie.